Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszym kąciku języków obcych, język angielski. Dzisiaj nawiązując do naszych poprzednich zajęć, w których przypominaliśmy sobie czas past simple, będziemy kontynuować ten temat i przypomnimy sobie najczęściej używane czasowniki regularne, a więc te najbardziej przez nas kochane, najbardziej uwielbiane, które w czasie past simple otrzymują końcówkę edy, końcóweczkę, którą wykorzystujemy przy wszystkich osobach, a zatem nauki tutaj nie jest dużo, są łatwe i przyjemne w użyciu. Warto o nich pamiętać, bardzo często przypominamy sobie, uczymy się czasowników nieregularnych, zapominając, że i te regularne trzeba poznać, się z nimi jakoś oswoić. No to cóż, do dzieła. Appear, appeared, pojawiać się, ujawniać się. Appear, appeared refuse, refused, odmawiać. Refuse, refused, surprise surprised zaskakiwać surprise surprised smoke smoked palić smoke smoked use used używać Nieć zwyczaj use Used. Waste. Wasted. Marnować. Waste. Wasted. Accept. Accepted. Akceptować. Accept. Accepted. Enjoy. Enjoyed. Cieszyć się z czegoś radować czerpać przyjemność enjoy enjoyed play played bawić się grać play played hurry hurried spieszyć się zwróćmy uwagę tutaj jest czasownik zakończony na i y w swojej podstawowej formie i cóż, zamieniamy to y na i i wtedy dopiero dodajemy końcóweczkę D. Tak jest dużo takich czasowników, które właśnie w ten sposób mają zakończone są na y i dodajemy końcówkę edy, ale wcześniej zamieniamy to y na i. Hurry, hurried. Reply, replied odpowiadać. Tutaj sytuacja jest analogiczna i musimy najpierw zamienić na i i dopiero wtedy tutaj końcówkę. edy. Reply, replied. Like, liked. Lubić, podobać się. Like, liked. Love Loved. kochać. Love, Laugh. Loved. marry, married, żenić się, wychodzić za mąż. Mary married. married. Sytuacja podobna, prawda? Znowu mamy końcówkę i i to samo, już wiemy co robić. Zamieniamy na i dodajemy końcówkę. Edy. I cóż, zanim powiemy sobie pięknie thank you, to myślę, że dobrze będzie powtórzyć to jeszcze raz w odwrotnej kolejności. Chwila przerwy, Zaczer zaczerpnijmy oddech i do dzieła. Mary. Married. Love, laft. like liked reply replied hurry hurried play played enjoy enjoyed accept Accepted Waste, wasted. Use, used. Smoke, smoked. Surprise, surprised. Refuse, refused. APPEAR, APPEARED. Udało się powiedzieć znaczenia wszystkich czasowników? i Jeśli nie, to jeszcze jedna szansa. Kto powtarza, temu łatwiej do głowy wszystko wchodzi. Próbujemy jeszcze raz. APPEAR, APPEARED. refuse REFUSED. SURPRISE. Surprised Smoke, smoked. Use, used. Waste, wasted. Accept, accepted. Enjoy, enjoyed. Play, played. Hurry, hurried. Reply, replied. Like, liked. Laugh, laughed. Marry, married. Thank you very much. Drodzy Państwo, już cudownie byłoby, gdybyście Państwo do każdego z tych czasowników w czasie past simple utworzyli po jednym zdaniu i sobie czy powiedzieli, czy napisali na kartce i potem przeczytali. Wtedy myślę, że wszystkie te czasowniki łatwo by weszły do głowy i zostały zapamiętane. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bye bye.